Droga się mnie pyta, bo nieważny dla mnie czas. Nie zabłądzę, bo nie mogę, domu nie mam już od lat. Grosza nie mam i nie będę nigdy swego domu miał, ale zawsze robić będę to, co tylko będę chciał. Zło, jakim był komunizm, to trudno się nie buntować. No, młodzież jest na bunt wyczulona, bo chce lepszego świata. Pewne elementy buntu już zaszczepiła mi Warszawa tak najbardziej, bo to było miasto przecież zniszczone strasznie, miasto z pamięcią powstania warszawskiego, miasto z pamięcią o zagładzie getta, no i okrucieństwie Niemców, którzy mordowali Polaków, mordowali Żydów. No i trudno było nie, w takim klimacie wzrastając nie mieć poczucia potrzeby działania na rzecz lepszego świata. Ja pamiętam w naszym mieszkaniu na Pradze, na Mińskiej, które ocalało, ale oficjalnie już była zburzona tego domu. Tam mieszkało kolegów ojca, którzy wracali z sowieckich kacetów, z niemieckich lagrów. W tym pokoju z kuchnią, który mieliśmy, mieszkało po 20 parę osób. To byli mężczyźni poszarpani przez wojnę. No, karty, papierosy, tu małe dzieciaki, ja, moja siostra jeszcze młodsza. No i to wszystko w tym jednym pokoju. Ale ci młodzi mężczyźni już nas uczyli, ci nasi rodzice, wujkowie, uczyli nas tego buntu. Cała rodzina mojego ojca była w konspiracji w podziemiu antyniemieckim, tak? Ale już potem po wyzwoleniu Polski przez Sowietów z rąk niemieckich, to do tej konspiracji żołnierzy niezłomnych, wyklętych nie poszli. Pierwsze elementy konspiracji, no to zacząłem dopiero w 1968 roku. To były te wystąpienia studenckie, już byłem po studiach. No, to były pewne elementy, no, takiego już oporu przeciwko kłamstwie, pewnej bucie takiej tej władzy ówczesnej. Nie zgadzaliśmy się na kampanię wtedy antyżydowską, którą rozpętano w 1968 roku. No, to, że pojechałem z transparentem witać papieża, wiara, niepodległość, no wydawało nam się, że my Polacy, polskiego papieża, powinniśmy jakimś akcentem takim nie tylko politycznym, ale również takim duchowym powitać. Trzeba zademonstrować wspólnie, jak będą tłumy ludzi, nasze przywiązanie do wartości. Te słowa, które napisaliśmy wtedy na transparencie, wiara, niepodległość, no to były w naszych sercach, w naszych duszach. I to był też bunt, taki bunt o chleb, bunt o materię, ale gdzieś w tle tego wszystkiego był też bunt o wartości, o ducha narodowego. Najpierw ja byłem skorem tak trochę, bo ten biuletyn dolnośląski, który wydawałem, to koledzy, których poznałem, to byli ludzie właśnie takiego też niepokornego ducha, trochę z takiej podkultury hipisowskiej, ale oni współpracowali z KOR-em. Oni dostawali pieniądze na wydawanie tego biuletynu dolnośląskiego, co miesięcznika, od KOR-u. Tylko zaraz wpadli, zaraz ich rozpracowały służby. Myślę, że oni mieli tam swoich agentów w tym gronie bardzo głęboko uplasowanych, tak? No i wtedy mój kolega Jaś Waszkiewicz poprosił mnie, żebym pomógł wydawać tą niezależną prasę. I tak to się stało, zacząłem to robić. Wybuchły strajki na Wybrzeżu w Gdańsku. Obawialiśmy się, czy to nie skończy się wariantem siłowym, czy znowu nie użyją broni, czy nie rozbiją te strajki. No i chcieliśmy, żeby te inicjatywy robotnicze znalazły poparcie nie tylko na Wybrzeżu, ale w Polsce. Ulotka, no i biuletyn wtedy, no i Solidarność, no i potem stan wojenny. No i stan wojenny to obrona Solidarności. To potem konspiracja związkowa, potem niewystarczającość tej konspiracji wydawała nam się, no i konspiracja Solidarność Walcząca. Po
Potem kolejne lata w podziemiu, znowu walka o serca, umysł, wydawanie prasy i tak dalej. Potem aresztowanie, to więzienie, to na Rakowieckiej, w którym rozmawiamy. No i tak się to potoczyło życie. Bardzo zręcznie do stłumienia polskiego ruchu wolnościowego użyły Sowiety polskiego wojska. W ten sposób doprowadzono do wykopania przepaści między wojskiem a narodem. Przed Solidarnością jeszcze byłem zatrzymany, bo oni tam mieli jakieś swoje wtyczki w tym biuletynie dolnośląskim i śledzili nas, ja to widziałem, chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób my wydajemy tą gazetę. Aresztowali nas na 48 godzin, a potem byłem aresztowany za Solidarności, za to, że w biuletynie ogłosiliśmy odezwę do żołnierzy radzieckich, żeśmy zamieścili tam takie posłanie Wolnych Związków Zawodowych Moskiewskich, na które zresztą zjazd odpowiedział posłaniem do narodów Europy Wschodniej. Tak? No i to wtedy byłem oskarżony o łamanie sojuszy, o podważanie sojuszy pod takim ciężkim paragrafem. Proces się toczył, ale z wolnej stopy. Groźba strajku przez region generalnego strajku skłoniła ich do tego, żeby je wypuścili z więzienia na Łąkowej we Wrocławiu. No i to był proces, na który chodziłem regularnie, który to proces był też taką moją wizytówką, bo dawał mi rozpoznawalność w środowisku mieszkańców Wrocławia, no bo tam na ten proces przychodzili tłumnie. No, była to demonstracja swoista, takiej pewnej niezależności. Kolejny proces miał być we wtorek, z 15 grudnia, stan wojenny, udało mi się uniknąć wtedy internowania, aresztowania. Podziemie, no i potem właśnie, a potem aresztowano mnie już potem po 6 latach ukrywania się. W listopadzie 1987 roku razem z moją przyjaciółką Hanną Łukowską, którą też tu przewieźli do tego więzienia na Rakowiecką, ona tu była. Była tutaj do Świąt Bożego Narodzenia, kiedy ją przewieźli z powrotem do więzienia do Wrocławia na Łąkową. A mnie trzymali tutaj na Rakowieckiej, a w styczniu aresztowali Andrzeja Kołodzieja, który też trafił do tego samego więzienia i w kwietniu nas chciano wyrzucić z kraju. Jak dowiedzieliśmy się, że są strajki, to postanowiliśmy nie wyjeżdżać. Wtedy nas z lotniska cofnięto tutaj z powrotem do gabinetu naczelnika. Mnie powiedzieli, że Andrzej jest chory na raka, na śmiertelną chorobę. Jak się nie będzie leczył we Włoszech, no to umrze. Takie oszustwo to było sfingowane. Potem w jedną stronę wyrzucili mnie do Wiednia, na lotnisku wyrzucili mnie tam. Po paru miesiącach przez Anglię, przez Stany Zjednoczone, Kanadę. No jak była nowa fala strajku przy końcu sierpnia, to postanowiłem nielegalnie wrócić do Polski. Jak mnie zatrzymano tam tych 8 miesięcy wcześniej, czy 9, to byłem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem, że się dałem złapać, a jak wróciłem do Polski, to byłem najszczęśliwszym, że wróciłem, tak. Zajechaliśmy do Wrocławia i wszedłem wtedy w tą konspirację z powrotem, już mniej taką ścisłą, no ale ta Solidarność walcząca protestowała przeciwko Okrągłemu Stołowi. Nie godziliśmy się na ten układ z komunistami, na to porozumienie, które na szczęście zaowocowało upadkiem komuny. Jak byliśmy w tej konspiracji, to zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest taka trochę gra do jednej bramki. Pamiętam kolegom, którzy pytali, co będą robić, co mają robić, to każdemu mówiłem, że najprawdopodobniej czeka go więzienie. No. I tam niektórzy mi mówili, no, skąd ty wiedziałeś, że będę aresztowany, tak? No to nie trudno się domyślić, że ja kiedyś też padnę. Tak myślałem, co w kalkulacji to było. Ale czym dłużej się ukrywałem,
tym bardziej to sobie ceniłem, to ukrywanie. Starałem się mniej robić, bo sam symboliczny mój ten pobyt w podziemiu był więcej wart niż wszystko to, co robię. Spać pod drzewem jest wesoło, a na szlaku każdy brat. Piasek sypie się spod koła, a ja wolny jak ten ptak. Tu Radio Solidarność. Wzywa mieszkańców regionu do udziału w 15-minutowym strajku protestacyjnym. Solidarność Walcząca. To byliśmy jedną organizacją, która nie była w swoim kierownictwie spenetrowana na tyle, żeby ktoś z nas był ich donosicielem, żeby Zbecja miała u źródeł informacji o tym, co zamierzamy, co robimy, kim jesteśmy, jak się organizujemy. A dwa, byliśmy organizacją, która miała jawnie za cel po prostu rozwalenie komuny, wyzwolenie narodu Związku Sowieckiego, jego rozpad. Takich programów nie głosił ani Reagan, ani papież, ani żadna inna organizacja podziemna Polski. Absolutnie nie takie zamiary miała również Związkowa Solidarność, bo to nie było ich celem. Oni mówili właśnie o prawach człowieka, o wolności związkowej, ale nie mówili o tym, że chcą obalić ten ustrój. No, myśmy to wyraźnie formułowali. No, ta otoczka, która nas otaczała, tych ludzi konspiracji, oni byli wzorem solidności, wzorem takiej punktualności, rzetelności, pewnego takiego uporu, a również dla mnie ci ludzie, ci moi koledzy, byli wzorem, czy takim przykładem takiego szerszego myślenia, takiego jak mamy się budować, jak organizować, takiego wyczucia ludzi, wyczucia klimatów, polityki światowej i tak dalej. Solidarność Walcząca, to, że była grupa przyjaciół, to jest za mało powiedziane, bo jednakże to była grupa, może w kierownictwie to stworzyliśmy grupę przyjaciół, ale myśmy stworzyli grupę ludzi, którzy gotowi byli na wiele, ale takich szaleńców, ale taką grupę trochę mityczną, powiedziałbym. Ten mit Solidarności Walczącej, ta eska, którą koledzy budowali, sobie malowali po murach, którą tego, to, że punktualnie wychodziła gazetka, to, że nadawaliśmy w coraz różnych miejscach audycje Radia Solidarność Walcząca, że to radio wchodziło na fale zajęte przez oficjalne kanały, tak? Że mogło się pojawiać w czasie słuchania audycji reżimowych, tak? No, to, że poszerzaliśmy swoje organizacyjne wpływy, tak? No, to wszystko tworzyło pewien mit. Wpisywaliśmy się w nastrój młodzieży wtedy polskiej, która była przeciwna komunie, tak? No i chciała z tą komuną walczyć. Byliśmy już bardzo zmarginalizowani. Byliśmy też przez kolegów z Solidarności odrzucani jako ci, którzy nie zgadzali się na ten kształt transformacji, którzy nie zgadzali się na okrągły stół, nie zgadzali się na wyprzedaż Polski, na tą koncepcję Balcerowicza. No, myśmy mieli inną koncepcję też ustroju. Myśmy nie mówili tylko, że komuna precz, a będziemy budować kapitalizm, ale mówiliśmy komuna precz i będziemy budować solidaryzm. Będziemy budować ustrój lepszy niż ten, który jest na Zachodzie, tak? I to nam się nie udało. Jeden błąd, żeśmy tam zrobili, taki istotny błąd programowy, żeśmy napisali w swoim programie, że my co prawda chcemy tą władzę pozbawić władzy, ale że nie chcemy władzy dla siebie. Byliśmy też już skażeni takim elementem, że to władza, no to jest coś niskiego, coś takiego niegodnego jakby na nas. I tak się sami chcieliśmy postrzegać we własnych oczach i być postrzegani przez innych, że robimy to jako z potrzeby serca, bezinteresownie, że walczymy też o serca tych ludzi, których chcemy przekonać do tego, żeby byli tacy sami jak my, i wtedy wygramy. Nie doceniliśmy tego, że władza to jest przecież potrzebny element służby. No ja to już teraz dobrze rozumiem. No i to była nasza słabość. No można powiedzieć, jak nie chcieliśmy tej władzy, to po tej transformacji jej nie mieliśmy. Niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniesiemy? Zawsze być będę.
tylko będę chciał. Ale zawsze robić będę to, co tylko będę chciał. Ale zawsze robić będę to, co tylko będę chciał. Zawsze robić będę to, co tylko.